Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji dotyczącej naszych konsultacji społecznych w sprawie umiejscowienia w Kołobrzegu Galerii. Prezydent miasta Janusz Gromek, naczelnik gospodarki nieruchomościami pan Damian Kunc. Przedstawimy w krótkich słowach i na krótkich slajdach wyniki. Pozwólcie Państwo, że usiądę. Pokrótce. Podstawą była decyzja prezydenta miasta o przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Jak Państwo pamiętają, konsultacje były prowadzone w dwóch formach. Były to ankiety i ankieta internetowa. Ankiety drukowane można było wypełnić u ankieterów w punktach konsultacyjnych, w siedzibie Urzędu Miasta w Biurze Obsługi Klienta oraz w placówkach przedszkolnych w Kołobrzegu. Dotyczy ankieta posadowienia obiektu handlowego, czyli galerii pomiędzy ulicami Mazowiecką a Żurawią. Tutaj jest zaznaczony ten teren. To również było w ankiecie. Pytania były trzy. O wiek, o płeć i czy jest mieszkańcem Kołobrzegu oraz to główne dotyczące galerii handlowej. I tutaj mamy po kolei wyniki głosowania. W ankiecie papierowej za tym, aby galeria była w Kołobrzegu, odpowiedziało 83% badanych, 17% było przeciw. Łącznie wypełniono 1994 ankiety papierowe. Tutaj jeszcze rozbiliśmy ten wynik na osoby spoza Kołobrzegu i mieszkańców Kołobrzegu. Jak widzimy, 91% biorących udział w ankiecie papierowej to mieszkańcy Kołobrzegu. Tutaj mamy wyniki ankiety internetowej. Ogólnie wzięło 2866 internautów o niepowtarzalnym IP. 88% na tak, 12% negatywnie. I tu również mamy rozbicie pytanie, czy z Kołobrzegu, czy spoza Kołobrzegu. 8% zadeklarowało, że jest spoza Kołobrzegu, 92% biorących udział w ankiecie internetowej to mieszkańcy Kołobrzegu. I tutaj mamy ogólne zestawienie. Ogółem oddano 4860 głosów, ostateczny wynik 86% na tak, 14% wypowiedziało się negatywnie. Jeśli chodzi o zamieszkanie, sumując te obie ankiety, 91% to mieszkańcy Kołobrzegu, 9% osoby spoza Kołobrzegu. I ostatni slajd poproszę. Liczba osób biorących udział w konsultacjach ogółem 4901. 2% ankiet wypełniono w Biurze Obsługi Klienta, 13% w punktach konsultacyjnych w bezpośrednim badaniu, 26% w punktach przedszkolnych, a 59% drogą internetową. Poproszę pana prezydenta o zabranie głosu. Ja nie wiem, czy będziecie zadawali pytania, czy ja mam mówić na okrętkę? Jakiś komentarz. Dobrze, proszę Państwa, od wielu, wielu lat przygotowując nowe studium, studium między ulicami Żurawia a Mazowiecką był teren ujęty pod galerię i wiele, wiele lat mówiło się o tym, że dobre miejsce, większość radni też mieli pozytywne odczucia, ale stało się tak, jak się stało. Przy głosowaniu już ostatecznym nad studium zostało to wyrzucone głosami SLD, głosami opozycji i nawet niektórzy członkowie z Platformy Obywatelskiej. Po tym wszystkim odezwały się głosy takie, że dlaczego tak się stało, dlaczego panie prezydencie, my musimy jeździć do Koszalina, dlaczego musimy jeździć do Szczecina, dlaczego musimy jeździć do Poznania, do Gdańska. Sami wiem, że jeśli rzadko jeżdżę do galerii, bo nie mam tego czasu, a jeśli w Koszalinie jestem, to właściwie co któraś tam osoba idzie, dzień dobry, cześć, są to Kołobrzeżanie, którzy, jak pokazuje ankieta, uważają, że taka galeria powinna powstać. Ja wiem, że niektórym radnym nie spodobał się sposób tego, czy w ogóle decyzja moja na temat przeprowadzonych ankiet, że taką podjąłem inicjatywę, ale radny ma swoje prawo, a prezydent ma swoje prawo. Ja też jestem z wyboru większościowego mieszkańców i ci z mojego
jakby ci moi wyborcy zmusili mnie do tego, w słowach oczywiście, nie pod przymusem takim fizycznym, ale poprosili mnie o to, żebym przeprowadził taką ankietę, bo konsultacje społeczne są w tej chwili bardzo popularnym elementem konsultacji jakby obywatelskich. Następna bardzo ważna sprawa to jest to, że no niektórzy się obawiają, że sklepiki małe tu upadną, a kosztem galerii. To nie jest tak. Ja jestem po rozmowie z wiceprezydentem Poznania, który jakby ma tą działkę inwestycyjną galerii w Poznaniu. I on właśnie powiedział tak, że kiedyś galerie budowały się na obrzeżach miast i to był wielki błąd. Nasza galeria, czy ostatnio otwarta galeria w Poznaniu przy dworcu centralnym, pokazuje, że ludzie nie będą jeździli samochodami czy autobusami gdzieś tam na obrzeża i pomijać będą te mniejsze sklepiki, tylko jeśli będzie szedł do naszej galerii, jakby tak powstała, to będzie przechodził koło małego sklepiku, do którego może wstąpić, bo takie małe sklepiki funkcjonowały i będą funkcjonowały. Bardzo ważne to jest to, że 14 firm zgłosiło chęć jakby zainteresowania kupnem i realizacją. Też był taki atak, że no tak, ale wybudują jakiś tam blaszak i to będzie wszystko. Nie, proszę Państwa, to nie będzie żaden blaszak, bo na to, jeśli by to dalej zaczęło realizować się w zmianie w studium, to galeria by miała powstać z prawdziwego zdarzenia. Sklepy, które nas bardzo interesują, nie tylko sklepy, bo i takie mają centrum kultury, oczywiście kino, nie w ilości sal, które jest nam niepotrzebne, 9 czy 11, a może 2, 3 sale. Bardzo ważne to było to, że ta galeria też by spełniała taki bardzo mocny element pobytu turysty, bo jeśli by była bardzo brzydka pogoda, nie plażowa, to część turystów nie myślałaby o wyjeździe, bo nie ma co robić koło brzegu, bo już zwiedzili muzeum, przepłynęli się statkiem, byli w restauracji, zjedli rybkę, tylko w galerii spędzaliby też miło ten czas, bo ja wiem, jak w galerii wchodzi się, czy jak jedziemy my do galerii gdziekolwiek, to nie jedziemy na pół godziny, tylko jedziemy na pół dnia, bo tam można i zakupy, można popatrzeć, można spotkać się z kimkolwiek, można zjeść, można wypić kawę, a można nawet do kina iść. Bardzo ważne jest to, że niektórzy tego nie widzą, jak to ktoś tam powiedział w ten sposób. A co mnie to obchodzi, że się będzie budowało na granicy miasta Kołobrzegu i granicy gminy Kołobrzeg, wiecie, w której okolicy, w Budzistowie. Ja mówię, to jest nieporozumienie wielkie, bo jeśli my mamy tam jeździć i tam nasze pieniądze wywozić, to podatki będą wpływały do tamtego budżetu, a nie do naszego budżetu. I ta galeria, która była planowana, to też miałaby i ma konsekwencje negatywne dla realizacji budżetu. Ktoś by powiedział tak, no nawet jakby się przegłosowało to studium i zanim zrealizowałoby się sprzedaż, to te pieniądze trochę później wypłynęły, ale proszę zauważyć, jak wiele miesięcy było odkładane to studium z różnych przyczyn. Ja już nie będę określał te przyczyny, ale ja bym chciał, żeby Kołobrzeżanie i okolice Kołobrzegu, nie tylko powiatu kołobrzeskiego, ale gryfickiego, bo też takie głosy są i Trzebiatowa, a nawet do połowy drogi do Koszalina, to by tu przyjeżdżali do Kołobrzegu, bo Kołobrzeg jest bardzo ciekawym miastem. Nie tylko dlatego, że mogłaby, czy powstałaby galeria, ale te podatki i przychód do budżetu to też bardzo ważne, a oprócz tego miejsca pracy. I tu jeszcze raz powtarzam, nie jestem człowiekiem, który chce niszczyć małe sklepiki, tylko wręcz chcę pomagać w realizacji ich funkcjonowania. No na pewno nie po to, żeby Państwu pokazać i pośmiać się i wyjść stąd, tylko te wyniki przekażę do Rady wraz z propozycją uchwały o przystąpieniu do zmiany studium, które zostało nie tak dawno uchwalone. Sposób, w jaki została przeprowadzona konsultacja, jest, widać, że Państwo staraliście się dotrzeć do jak największej... Jak najbardziej obiektywnie to zrobić, dlatego tak jak tutaj rzecznik powiedział,
strony internetowe, tylko były jednoadresowe. Nie mógł ktoś tam z jednego adresu pykać sobie, tak jak kiedyś przy wyborach, pamiętacie, siadł sobie na SMS i z jednego telefonu mógł 1000 numerów nabić, tylko chcieliśmy to zrobić w takim bardzo dużym, sprawiedliwym obiektywizmie. No ale sposób, w jaki to Państwo zrobiliście, widać, że się przyłożyliście Państwo, Panu zależy bardzo na tym, żeby jednak była ta galeria handlowa. Tak, jeśli by mi nie zależało, to bym w ogóle tego nie robił, ale zależy mi nie jako Gromkowi i prezydentowi, tylko w większości mieszkańców Kołobrzegu, co wynik pokazuje procentowy. Ilu mieszkańców Kołobrzegu głosowało? Ja myślę, że ten 9% ogółu innych jakby spoza miasta, to większość tych 9% to prawdopodobnie z powiatu kołobrzyskiego, którzy też by chcieli do Kołobrzegu przyjeżdżać i jeździć do Koszalina czy do Szczecina. Myśli Pan, że te wyniki przekonają radnych? Ja myślę tak, Panie redaktor, że duże w tym pole do popisu to nie tylko moje, urzędników, ale i Państwa jako mediów, którzy jesteście też przedstawicielami po części mieszkańców, których słuchacie, piszecie czy nagrywacie ich głosy i będę Was prosił też o pomoc. A ile zostało pieniędzy wydanych na przeprowadzenie takiej rundy z konsultacji społecznych? Ile? 4500 zł. 4500 to jest kwota, której nie żałuję absolutnie. Chociaż wiem, że można to było zrobić za 50 tysięcy i za 100 tysięcy, ale zrobiliśmy to przy minimalnych wydatkach. Panie Prezydencie, ale w zasadzie wynik tej ankiety był do przewidzenia, bo jeżeli pada takie pytanie, czy chcemy mieć dużą galerię handlową, no to właściwie większość z nas powie tak, ale jakby my zdajemy sobie sprawę z tego, że nie da się przenieść rozmiaru galerii handlowej takiej, jaka funkcjonuje na przykład w Koszalinie, gdzie najczęściej jeździmy, w warunki kołobrzeskie, bo to nie tego rodzaju, nie ta wielkość miasta. Pewne sklepy po prostu nam tutaj nie otworzą swoich pewne sklepy nie otworzą się u nas po prostu, ponieważ z założenia nie działają w tak małych ośrodkach jak Kołobrzeg. Mają narzucone. Proszę Państwa, ja pamiętacie. Czyli będzie to powtórka z galerii Hosso na przykład, bo ja rozmawiałam z ludźmi, którzy brali udział w ankiecie i oni mówili, że chcą galerii, ale właśnie takie jak Kaskada w Szczecinie, jak galeria teraz Atrium w Koszalinie. Natomiast mówili wyraźnie, że ale nie chcemy powtórki z tego, co już mamy w Kołobrzegu. Chcielibyśmy czegoś nowego. Czy Pan jest w stanie im zapewnić ich, że to, co powstanie, będzie nową ofertą zbliżoną do tego, no, co sobie wyobrażali? Panie redaktor, kiedyś tam jak zaczęto budować galerie, to budowano tylko w dużych miastach, powyżej chyba 100 tysięcy, 150, 200 tysięcy. Później schodzono do 100 tysięcy, a teraz zeszli inwestorzy do budowania galerii na poziomie miast 50 tysięcy. Ja nie tak dawno dowiedziałem się, nie wiedziałem o tym, że duża galeria powstała w Chojnicach, czy tam przy Chojnicach, miasto, które ma 40 tysięcy ludzi. I teraz ktokolwiek, jeśli by kupował teren na poziomie wielu milionów i będzie inwestował pieniądze w tą galerię, to nie po to, żeby ona przynosiła straty. Oni potrafią analizować, obliczać to wszystko i podjąć jak najbardziej trafne dla siebie decyzje. Proszę spojrzeć tak. W Poznaniu ile jest tych galerii i jeszcze jedną potężną, największą jak się okazuje, bo teraz byłem w Poznaniu na szkoleniu, takim konferencji, specjalnie poszedłem do tej galerii, no i jest bardzo duża. Teraz w Koszalinie jest jedna MK, jest Atrium, no i słyszę, że po tym terenie przy dworcu, po PKS-ie chyba, też jednak będą budowali w takim Koszalinie, który jest tylko dwukrotnie większy. Trzecia może powstać galeria. A McDonald's też nie miał być w takich małych miastach jak Kołobrzeg. I też zeszli do niższych jakby wielkości miast pod względem ludności. Ale mówię, rozmawiałem z zainteresowanymi i oni wiedzą co robić. Nikt nie pozwoli tym, którzy zarządzają jakimiś pieniędzmi na realizację takiej inwestycji, żeby to zostało zrealizowane i przynosiło straty. Panie Prezydencie, o to, że ten, kto sobie poradzi i ściągnie pieniądze z rynku kołobrzeskiego, to można być raczej spokojnym, skoro ludzie chcą chodzić do galerii, ale czy to się odbędzie?
i czy wymrze handel wokół ratusza, czy uda się zrobić tak, żebyśmy my przestali jeździć do Koszalina i Szczecina, ale żeby z Koszalina i Szczecina zaczęli przyjeżdżać do nas, czyli żeby powiększyć ten kapitał, powiększyć liczbę klientów i ten strumień pieniędzy dookoła brzegu. Bo to, że będziemy we własnym sosie kisić nadal i tymi pieniędzmi obracać, tylko zostaną przeniesione na Żurawią, to jeszcze nie jest bardzo dobre. Ale ja nie odpowiem za mieszkańców Koszalina czy Szczecina, czy będą tu przyjeżdżali, ale proszę wziąć pod uwagę skalę. Tak, skalę ludności, przepraszam, turystów i kuracjuszy, którzy tu przyjeżdżają. A to są rzesze, tysiące ludzi. A oni do tych protestów też gdzieś wydawali pieniądze, wydawali koło ratusza. Trudno mi powiedzieć, nie będę się upierał na ten temat. Kiedy ewentualnie można by było myśleć o rozpoczęciu konkretnych kroków? Wiecie pani, okres wyborczy się zbliża i teraz nie wiadomo, jak się zachowają przyszli kandydaci, nie? I teraźniejsza rada, bo tak jak już powiedziałem, niektórzy radni byli zbulwersowani, a co sobie myśli prezydent? On sobie myśli to, co myśli, bo mam prawo sobie myśleć po swojemu też. Po pierwsze, a po drugie, nie wszyscy radni byli przeciwko temu terenowi w studium, który miał być ujęty pod galerię i też mówili, bardzo jesteśmy za i śmiało możesz robić takie badania. A kiedy pan zamierza swój projekt uchwały zmian do studium, rozumiem, to będzie? Dopiero w nowym roku. Aha. Nowym roku. I jakie pieniądze chciałby pan uzyskać ze sprzedaży tego? Jak największy, kochana. Czyli? Jest to poziom w chwili obecnej brutto 25 milionów wycena, tak? Około 25 milionów, tak? Ostatnio około 25 milionów. To byłaby ta poprzeczka, poniżej której chciałby pan, żeby nie schodzono? No, oczywiście, że chciałbym, żeby wyżej tylko szło. Nie, ale myślę teraz o tym, że dobrze, stawiamy górną granicę i taniej nie sprzedamy na przykład. Jest pan na to zdecydowany? Nie jestem jeszcze przygotowany na tą odpowiedź, to trzeba będzie pewną analizę zrobić, bo w chwili obecnej to wiadomo, mówi się, że jest dobrze, ale nie jest jeszcze za dobrze z tą zwyżką gospodarczą. I trzeba patrzeć, jak nieruchomości idą jeszcze zdecydowanie w dół. To widać po apartamentach, po mieszkaniach. Wcześniej wspominał pan, że ta galeria ma mieć 20 tysięcy? Około 20 tysięcy. To nie jest mało. Ale to sama powierzchnia handlowa? Nie, całość chyba. Ja myślę, że całość tak. To tak jak się mówi o innych galeriach, że mają 40, to jest ogromne. Ale w tym są i hole, i schody, i windy, i toalety, i inne takie sprawy. Jest pan, pytanie może do mnie. Na pewno jest pan zadowolony z wyników tej ankiety, skoro tutaj... Jeśli ją wprowadziłem, no to jestem zadowolony tak, że tak wyszło. Ale z tego, że można budować, czy z tego, że tak duża liczba osób brała udział? Znaczy, że budować... Jeśli już wystartowałem z takim badaniem, to zależało mi na tym, żeby jak najwyższy wynik był na tak. Czy jeszcze jakieś pytania? Serdecznie dziękuję. Jeszcze tylko jedno pytanie. Słucham, panie. Panie Przemku, to nie jest temat dnia dzisiejszego, ale dziękuję za to pytanie. Panie Przemku, lubię pana, szanuję. Ale my zapytamy jeszcze o Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ale łatwiejszy. Ale Robert? Mówimy oficjalnie. Mówimy, nie? Dobrze. Proszę Państwa, no jakoś niepotrzebnie temat został gdzieś tam nagłośniony, nie przez nas oczywiście, tylko takie dotarły do mnie bardzo fajne informacje i to właśnie od Was, od Pań. Bo w III wieku to zdecydowana przewaga jest Pań. Tam jest chyba dwóch mężczyzn tylko, także panowie, proszę? Pan uważa na słowa. Ale to pozytywnie, bo trzeci pan wiek... Pan prezydent do płci nawiązywał, tak? Tak, bo co my byśmy tam robili mężczyźni? Mężczyźni to bardziej kibicowanie, wiecie, gdzieś tam bilard, piwo i tak dalej, i tak dalej. Tak. To jeszcze pan teraz mówi o mężczyznach. No tak, bo my jesteśmy tacy jednak, tacy jesteśmy. 140 członków trzeciego wieku. Jest to bardzo mocne stowarzyszenie, organizacja ludzi, którzy bawią się życiem, bo większość tych osób, jakby nie było tego trzeciego wieku,
to by siedziała w domu, pilot, telewizor, coś tam, coś tam. A tak mają okazję wyjść, mają okazję spotkać się, mają okazję wyjechać gdziekolwiek, podyskutować, pożalić się. I dlatego też uważam, że prezydent powinien dbać o takie organizacje. I dlatego się też zaangażowałem. Jak to już powiedziałem, jedna z pań, nie będę mówił, która, powiedziała tak, ale panie prezydencie, to jest sprawa miejska. Ja mówię, o jak miejska, to dawaj, jedziemy do roboty. Chociaż uważam, że stowarzyszenie jest ciałem demokratycznym i ma prawo decydować w 100% tak jak uważa. Ale ponieważ też mówią, że prezydent dzisiaj Gromek jest, jutro będzie kto inny, pojutrze kto inny, jest ojcem wszystkich Kołobrzeża, to zaangażowałem się i zrobiłem spotkanie takie. Tak, spotkanie, na którym były dwie strony. Aktualny zarząd stowarzyszenia z panią prezes Frankiewicz Ireną i trzy panie, które należały kiedyś i nie wszystkie należą do tego stowarzyszenia na dzień dzisiejszy. I tam poszło o to, czy stowarzyszenie, które jest dzisiaj, to ma 2 lata czy 20 lat. Ja twierdzę, że jako przewodniczący jeszcze lat temu, co najmniej 7, jako prezydent 7 lat, chodziłem do spółdzielni mieszkaniowej, do klubu, gdzie były spotkania. I z kim były te spotkania? Z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Trzeciego Wieku. Ja zawsze miałem takie zaproszenia. Zapraszamy na Uniwersytet Trzeciego Wieku. I ja nie rozumiem, po co powstała ta dyskusja taka niepotrzebna i rozwarstwienie. Ja uważam, że 2 lata działalności jako stowarzyszenia to jest jakby zalegalizowane stowarzyszeniem, zapisaniem statutu, a możliwościami nawet finansowania tego stowarzyszenia. A przedtem to było tak przy spółdzielni, ale też te 18 lat panie i panowie tworzyli Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu, oczywiście w luźnej formie. I to o to poszło. Czy to dopiero 2 lata, czy 18? Ja uważam, że 2 lata jest stowarzyszenie zapisane w prawach, w statucie, a 18 było stowarzyszenie, nie było stowarzyszenie, przepraszam, tylko Uniwersytet Trzeciego Wieku, niestowarzyszony, ale nazywany jako Trzeci Wiek.